Dzień dobry. Dawno mnie tu nie było, ale dzisiaj. Dzisiaj jak dzisiaj, ale będziemy robić sprzęt radiowy i będzie kanał tylko o radiu. Czyli to jest Ken Łudzik, jeden z dwóch, który do mnie przyszedł. TS520, który już został tutaj, pokrywę odmalowałem. Jest w idealnym stanie. W środku było przeglądnięte, ale co w nim będziemy robić? Będziemy w nim robić, słuchajcie, wymiana końcówki mocy na GU50. GU50 na dwie lampy, bo to jest końcówka mocy na lampach. Już wam pokazuję, momencik. W tym, że tu, jak widać, lamp nie ma. Oryginalne lampy są to S2001 A lub RCA6146. Jeden z dwóch, tak jak mówiłem, drugi jest. Może będzie filmik, albo zrobię jakieś wstawki z rozpakowania, z unboxingu tych dwóch Kenwoodów. Kenwood 520S i 520. To jest 520, a 520S w tej chwili jest spakowany w paczce, jedzie do Pawła. Dobra, driver jest na lampce, dwie końcówki mocy. On był przetestowany przeze mnie na oryginalnych lampach, także wszystko działa. Wszystko jest tak jak ma być. Jedynie co, to trzeba zobaczyć, dlaczego ten transformator dostawał delikatnego przebicia na minimum ustawienia, czyli na 3,5, poniżej 3,5 MHz. Trzeba sprawdzić i go wyczyścić. Prawdopodobnie było kurzu trochę i ten kurz po prostu się zjarał na płytkach przy mocy. Dobra, kolejna rzecz, to tym będziemy się zajmować dosłownie już za parę minut. Przyszły do mnie podstawki oraz lampy. Podstaweczki przyszły od, już wam powiem, zamówiłem na Allegro i to jest sklep, o Holendry. Waldemar Grażyna Chodorowska. Kurczę, no ciężko powiedzieć, jaki to był nick na Allegro, ale to było z Allegro. To były podstawki. A z Dewu Radio dostałem. Kupiłem 6 lamp GU. Słuchajcie, Unitra Lamina. Tutaj wam może pokażę, może się uda mi jakoś tutaj dostroić jeszcze tę kamerkę. Momencik, a może tak zrobimy. O. Tu otwierać. One były oryginalnie zapakowane. W środku jest gwarancja Unitry. Unitra Lamina, zakłady elektroniczne. W 89 roku, słuchajcie, te lampki zostały wyprodukowane. Karta gwarancyjna jest ważna, była ważna do 30 marca 1992 roku. Jest karta gwarancyjna i jest 6 lamp GU50. Będziesz czego wybrać. Ja tutaj dwie lampy już sobie wstawiłem do podstawek. Musimy. Momencik, ja muszę zrobić tak, że te lampeczki sobie bierze, bo tutaj są takie do wybierania tych lamp, są takie plastikowe, nakręcane. Już momencik, dostrajamy się z drugą kamerką. Troszeczkę widno, jak widać. Może troszeczkę zgasimy tutaj oświetlenia. Okej, okay. No, też widno, dobra, niech sobie świeci. Przykręcamy sobie w oryginale, one są przykręcone, te uchwyciki do wyciągania. Są to śrubki czwórki do ekranu. No. Wyłaś, jest, wyszła. Lampeczka Unitra Lamina, może tutaj będzie widać napis Unitra. One są nieużywane. Trzeba je będzie podłączyć pod żarzenie, wygrzać. No i teraz jest taki. No, podstaweczka w ten sposób wygląda. Jest podstawka, jest dekielek zamykany,
żeby te nasze włócze za bardzo nie uciekało. Jest ekran. No i będziemy musieli tutaj to zmieścić. Z tego co widzę, to na styk to wejdzie. No dobra. Mamy 6 sztuk, także zrobimy w kolejnych odcinkach może coś więcej o tych lampkach. Te dwie lampki muszą tutaj się zmieścić. No powinny wejść. Powinny wejść na wysokość, słuchajcie. W tym, że teraz jest tak. Jak tu widać, musimy sobie odłożyć te lampeczki. Momencik, o. Ja sobie odstawię te lampki. To na razie nie jest potrzebne. Będziemy używać samych podstawek za chwilę. Znaczy za chwilę jak za chwilę. Na tym odcinku, słuchajcie, bo to jest tylko zapowiedź przeróbki tego Kenwooda. Będzie krok po kroku, spróbuję pokazać, jak to przerobić na GU50, bo GU50, no, cena 6 sztuk to jest 100 zł z przesyłką, a cena jednej lampy i są mocniejsze od tych oryginałów, o 10 W każda. W tym, że trzeba podnieść napięcie do 230 V na siatce drugiej, bo w oryginale jest 180. Ale też z tym nie ma problemu, bo są odczepy na transformatorze. W tym, że czy to jest konieczne, to nie jest to powiedziane, żeby to podnosić, ten poziom napięcia na siatce drugiej, bo one potrafią się wzbudzić przy tych standardowych 250 V, to raz. A po drugie, ten Kenwood jest przystosowany do 220 V. I tak te 20 V będziemy mieli na siatce drugiej więcej, przyłączając go w tej chwili do sieci naszej 230 V. To tyle praktycznie na dzień dzisiejszy z mojej strony. Znaczy jeszcze nie kończę, ale w następnym odcinku będziemy to wszystko przerabiać. Ja w tej chwili tylko tutaj jeszcze pokażę, jak ten wzmacniacz jest wykonany, jak znajdę wkrętaki, żeby to troszeczkę rozkręcić. Momencik, bo muszę jeszcze spód rozkręcić. Muszę jeszcze go troszeczkę porozkręcać, porozbierać. Wtedy będziemy dopiero zaczynać się bawić w przeróbkę wzmacniacza. Ja tu na monitorze już mam rozpiskę oryginału. Mam rozpiskę GU. Rozpiskę, tak, jasne. GU50. Odłączmy go sobie może od sieci. Musimy go przewrócić na drugą stronę. O. I go trochę porozkręcać, porozbierać. Musimy dojść od spodu do wzmacniacza, czyli od spodu. Ja nie wiem jednej rzeczy, bo tutaj jakiś tam chłopaczek na znanym portalu opisywał przeróbkę i mówił, że zrobił podstawkę w podstawce, po prostu przerobił podstawkę. To jest niemożliwe, bo ta lampa na rozmiar nie wejdzie w te radio bez wybierania starej podstawki. Zobaczcie, ile tutaj tych dobroci jest w środku. I jest tak. Tu mamy ten cały układ wzmacniacza w tym miejscu. Tu mamy dwie podstawki, które są wmontowane. Tu będziemy musieli sobie odpiąć ten kabel, żeby nam nie przeszkadzał. O. I mamy praktycznie wykonany cały wzmacniacz, słuchajcie, tu na kołkach i na tych podstawkach. Zobaczcie, kondensatory są, rezystory są, katodowy rezystor do masy, jak widać. Tutaj są drabinki, tu będzie żarzenie, jest w szeregu, jak widać, niebieskim przewodem podpięte. Tu idzie wejście, tu wyjście, tu wejście i tu do masy. Jak widać, są trzy piny, to jest katoda. I te wszystkie piny są podłączone, tak samo tutaj. Są trzy piny na lampie, które są katodą. No w GU50 mamy
dwa wyjścia katody. Jeden to jest ekran połączony z katodą i z siatką, siatką trzecią. I drugi mamy katodę. Jaką katodę? Jako katodę, siatkę trzecią i ekran do masy. Znaczy do masy, przez rezystory katodowe. No i tutaj się zaczynają troszeczkę schody, bo w GU50 anodę mamy na podstawce, na dole. A w tych lampach oryginalnych, jak widać, anody tutaj, momencik, o, anody są tutaj, z dławika na kapturki. Musimy tutaj teraz się dobrać, te kapturki odlutować ładnie i z dławika puścić przewód w dół i zrobić takie same piny do, przez te rezystory do anody, do zasilania anody, bo to jest anoda, no. Tutaj są z dławika anoda. Tu jest WC odprowadzone, tu jest napięcie do anody sterowane. No i tak, i na ten kondensator, który dostawał przebicia, jest puszczony WC z dławika i tutaj stąd idzie na cewę. Cewa trafia tu, na cewkę już od dopasowania anteny. Czyli na load. Load, kondensator, plate, czyli kondensator dopasowujący. I tutaj mamy trzy kondensatory. Dwa z nich służą do odbioru i dwa z nich służą do nadawania. Także ten jest i odbiór, i nadawanie. One są podwójne. Jest duża pojemność, duża, mała, duża, mała. No i teraz jakby to się rozregulowało, no to mamy troszeczkę kłopot, no, z tymi kondensatorami, bo to żeby wszystko zestroić, to lepiej tego nie ruszać. Od razu mówię z góry, bo to jest później zabawa przez dzień bite, albo nawet dwa. Ten jest nadawczy, on stroi lampkę drivera. Ten jest nadawczy, stroi układ wejść-wyjść, bo wejście i wyjście. A ten jest odbiornika, stroi generator. Pośrednią i wejście. Czyli wejście, wejście, pośrednia, wyjście drivera i dopasowanie. Tak przynajmniej wychodzi z instrukcji. Bo już obczaiłem całą instrukcję tego Kenwooda. Dobra, fajnie, to by było na tyle. Tylko jeszcze zmierzmy, czy te nasze lampki z tymi podstawkami, jak zapakuję, to tutaj wejdą śmiało. Słuchajcie, mamy 2 cm do góry i 2 cm od spodu. Jak zapnę, jak postawię je tą rameczką, tą, bo tu jest rameczka, tą rameczką tu, to wejdzie. Zaraz wam pokażę. Patrzcie. To możemy sobie nawet dać o tyle wyżej. Tylko będziemy musieli dystansy zrobić. Nawet jeszcze wyżej możemy dać. Tak, żeby mieć tu miejsce od spodu na... Możemy całość dać. Słuchajcie, to też wejdzie, tylko ten zyndzel może przeszkadzać do otwierania. Dzień dobry. O, Maniuś się odzywa. Zaraz zobaczymy, czy on będzie przeszkadzał. Nie, nie będzie przeszkadzał. Możemy śmiało podstawkę w podstawkę wymienić. Ojejku, tutaj mało widać, bo ja się przesunąłem z tym wszystkim. Podstawkę w podstawkę wymienić, czyli w ten sposób od spodu zamontować podstawkę. Nawet otwór będzie pewnie ten sam. Na piny. A od góry dać tylko otworki, żeby zamocować cały klosz. Czyli podstawka będzie od dołu, 2 cm, tu mamy ponad centymetr. Pasuje. Wejdzie. Wszystko wiem, jak to zrobić. Także do następnego odcinka. Ja pozdrawiam. I w następnym odcinku, krok po kroku, wymiana, przeróbka wzmacniacza w Kenwoodzie TS520. Śliczny. Old Radio.